Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę, zanalizujemy sobie pod względem konstrukcyjnym ciekawe zdanie. Mianowicie podczas pewnego zatrzymania, aresztowania, pan zatrzymuje samochód, aresztuje panią, okazało się, że w środku samochodu jest też pies i tego psa trzeba było wyciągnąć. Pani oczywiście mówi spokojnie, on nie gryzie, ale wiecie jak to jest, zawsze tak właściciele mówią, o spokojnie, on nie gryzie. No i pan policjant właśnie mówi, o już nieraz, po polsku byłoby coś typu, o już nieraz byłem ugryziony przez psa, który miał nie gryźć. Zapraszam przed ekran. No dobrze, moi drodzy, to jest ten filmik. Niestety jakość nagrania nie jest najlepsza, no bo to jest nagranie z munduru policyjnego z kamery, ale podlinkuję Wam ten filmik, obejrzycie sobie na spokojnie. Oprócz tego wszystko, co tutaj mówią, ja zwolniłem, a potem puszczę w normalnej prędkości. Okay, let's see if we can get your dog. Czyli najpierw pan policjant mówi, ok, let's see if we can get your dog. No dobra, popatrzmy, czy jesteśmy w stanie wyciągnąć twojego psa. You talk to her and keep her quiet. You talk to her and keep her quiet. Proszę do niej mówić i keep her quiet, tak? Czyli trzymać ją w ciszy, coś takiego, czyli uspokoić. It's okay. She don't bite. No i właścicielka mówi, it's okay, she don't bite. Oczywiście przy okazji mamy błąd gramatyczny. Tak niestety mówią niektórzy Amerykanie, czyli don't do trzeciej osoby. Oczywiście poprawna wersja to she doesn't. Co ciekawe, jak oglądałem sobie ten filmik, inny policjant też mówi o tym psie, że don't, nie tylko ta pani. No i pani tłumaczy, dlaczego ten pies nie gryzie, no bo jest spokojna, a dlaczego? Bo she was abused, czyli była znęcana, tu jest to nabierna, czyli ktoś się nad tym psem kiedyś znęcał, no i stąd ten pies teraz taki spokojny. No i teraz właśnie co mówi policjant? No bardzo ciekawie to ujął pan policjant. Well, usually the dogs, czyli zwykle psy. I've been bitten by, zostałem ugryziony przez. Were the ones, były to takie psy, tak? Czyli nie powtarza tutaj rzeczownika psy, bo tak robimy, nie powtarzamy rzeczownika, tylko używamy one dla liczby pojedynczej i ones dla liczby mnogiej. Mamy psy, czyli użył ones. Robiliśmy odcinek na ten temat, podlinkuję wam. Czyli zwykle to były psy, które, a które można skasować, they said, tak? Jakby o nich mówili, they, oczywiście właściciele, że nie gryzą, czyli doesn't, tak? Ale jesteśmy w mowie zależnej, no i czas teraźniejszy cofamy na przeszły, czyli didn't. Czyli the ones they said didn't bite, tak? Że te psy nie gryzły, tylko właśnie cofnięte na czas przeszły. Jeszcze raz. Okay, let's see if we can get your dog. You talk to her and keep her quiet. It's okay. She don't bite. She was a deer. Well, usually the dogs that have been bitten by were the ones that they said didn't bite. So. No dobrze, ale popatrzmy jeszcze na czasy. Tu mamy present perfect w stronie biernej, tak? Bo pan mówi, że został pogryziony przez psy w swoim życiu do tej pory. Czyli połączył przeszłość z teraźniejszością. No i były to psy w tym momencie, jak już go gryzły. Czyli tu już jest normalny czas przeszły. Were the ones. No i też ludzie mówili w danym momencie kiedyś tam w przeszłości i też jest simple past. Czyli tu dwa razy simple past, a tu present perfect, no bo w swoim życiu do tej pory był nieraz pogryziony. No dobrze, to puszczam jeszcze raz całość w normalnej prędkości. Okay, let's see if we can get your dog. You talk to her and keep her quiet. It's okay. She don't bite. She was a deer. Well, usually the dogs that I've been bitten by were the ones that they said didn't bite, so. Oh. Dzięki. Trzymajcie się.